Hej, witam was serdecznie, z tej strony Hallak. Słuchajcie, moi drodzy, zagapiłem się, jednak okazało się, że dali community kontrybutorom te pojazdy. Także za chwilę pojadę nim pierwszą dziewiczą bitwę, jak pewnie wiecie, zawsze robi taki materiał z pierwszej bitwy, po prostu, żeby powiedzieć, jakie są moje wrażenia, jak to jeździ, jak to strzela, no chyba, że mnie rozwalą od razu na początku, no to, no to będzie druga bitwa. Moi drodzy, jako że jest to pierwsza ósemka taka flagowa, wiadomo, że ósemki to są flagowe jednostki premium World of Tanks, chciałoby się naprawdę zacząć buńczucznie i fajnie, a ja niestety muszę zacząć pewnym minusem. No kurka wodna, no szkoda Wargaming. Otóż wiecie, o co mi chodzi, że dane tego czołgu, a dane, które dostajemy w ulotce tej przedsprzedażowej, są zupełnie inne. Dzisiaj rano zrobiłem materiał odnośnie przedsprzedaży i już jedną rzecz wam powiedziałem, że pokazane jest tak naprawdę 170 mm pancerza z przodu, podczas gdy 170 to jest tylko ten maleńki kawałek, a cała reszta to jest kurka wodna 110. Cała ta płyta i ta, i tutaj to jest 110. Oczywiście 110 oznacza, że czołg szóstego poziomu, który ma penetrację ze 175, 180, 190, będzie nas tutaj przebijał bez żadnego problemu, moi drodzy. Górna płyta no powinna dingać, zobaczymy. Oprócz tego mamy tu tragiczny wręcz pancerz około 100 mm. Jak się tylko trochę skontujecie, to każdy gościu wam tutaj wbije, nie mówiąc nic o trollach. Troll po prostu typu typ 4, typ 5, one będą waliły w kadłub, no 110 mm. I jedna rzecz mi się jeszcze nie podoba, zaraz zaczniemy już normalnie o tym czołgu, ale muszę to po prostu powiedzieć, żeby was uprzedzić. Otóż dane działa, które macie w tej ulotce, gdzie to jest... przedsprzedaż, zobaczcie, jak najedziecie na działo i macie działo 440, 218, celność 0,38 i czas celowania 2,88. To są oczywiście dane na 100% załodze, a nie dane tego działa. I już teraz sprawdzacie sobie, ponieważ dane tego działa wyglądają tak i tak powinno to wyglądać. 0,4 jest tutaj celność i 3 czas celowania. Także to mi się nie podoba, że dostajemy te takie, żeby jak najlepiej statystyki na papierze wyglądały, żeby tylko ludzie kupili, prawda? Ludzie i tak kupią, podejrzewam, ten czołg z sentymentu, ale... No nie, no to jest przegięcie, no malutki, wiem, że to w WoCie jest stosowane, w Churchillu na przykład też tam ma 150 w jednym miejscu tylko pancerza i jest podane, że pancerz przedni Churchilla 150, czy tam 152, prawda? Kurde, no ale to jest wprowadzenie kupującego w błąd dla mnie ewidentnie, zwłaszcza, że pancerz jest pokazany boczny, znaczy tutaj ta płyta, że ma 170, ewidentnie, jeszcze to cofnę wam, wchodzicie na pancerz i jest pokazane tu. No, nie wiem, czy ze mną jest coś nie tak, ale jeżeli ktoś mi robi tego typu rysunek i wyprowadza to, tą kreskę właśnie z tego miejsca i daje, że tu jest 170, no to ja liczę, że tu jest 170, a nie kurka wodna na tym małym dzióbku, prawda? Także trochę się zdenerwowałem, a teraz może część z was to przewinęła. Zaczynamy już normalny filmik. Dostaliśmy do testu, zaraz pierwsza bitwa, dane z tej strony możecie sobie podziwiać. Wziąłem, przerobiłem tutaj załogę z pudla, którym za bardzo nie gram. O dziwo, okazało się, że ta załoga już trochę tam jest doświadczona. No i mamy takie dane przy zamontowaniu tego typu rzeczy. Nie wiem, może stabilizator pionowy wywaliłbym, a na przykład dałbym wentylację, albo może wywaliłbym ulepszony system naprowadzania i dałbym wentylację. Nie wiem. W każdym razie, moi drodzy, przy takiej konfiguracji wyszło nam tutaj szybkostrzelność 5, czas przeładowania 11,98, rzeczywiście te 10 stopni jest, ale wiecie, że ono z boku będzie, zaraz to sprawdzimy. Celność 0,38, tutaj na tym smalcu chyba będę jeździł, bez kitu. DPM wychodzi 2200, no pancerz 170 to wiadomo, że to tylko w małym
w małym miejscu. Dalej mamy co? 14 na tonę. Mamy obrót kadłuba, no dosyć fajny. Tu 42 stopnie z moją załogą. No i zasięg widzenia z takich ciekawszych rzeczy 395. Oczywiście możemy smalec tu dołożyć. Mam nadzieję, że mnie nie podpalą w tej bitwie. Mam 8 chlebków ze smalcem kupionych, więc sobie to zamontuję. No to nam znacząco poprawiło tutaj wszystkie te... DPM wzrósł, ale przede wszystkim czas celowania 2,45, no i celność 0,36. Dobra, słuchajcie moi drodzy, jedziemy pierwszą dziewiczą bitwę tym oto pojazdem. Zobaczmy, co tam ciekawego. Niezależnie od tego, jaka to będzie. No, wylosowało kurka, że lepiej chyba być nie mogło. Jeszcze T32 w przeciwnym teamie. Ojemy. Dobra, czy zrobimy szaloną rzecz, czy nie robimy szalonej rzeczy? Co wy na to? Atak mostem? Co wy na to? Czy to w ogóle ma rację bytu? Dobra. Pierwsza bitwa polskim czołgiem, polską ósemką, która no wyglądem jest fantastyczna. No nie ma się co tutaj... nie ma co tutaj kłamać. Jak Panther 2, mam nadzieję, że na mostek nie pojedzie. Zrobię szaloną rzecz, najwyżej. Jak zginę, no to po prostu drugą bitwę wam pokażę. Spróbuję zaatakować mostem. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Chociaż to głupie jest, bo powinienem, kurka, pojechać na banana i sobie spokojnie ich tłuc. Dobra, no wylosowało tak, że jest jeszcze Japoniec. No jak to jedzie? No wolno, wolno dosyć. Dosyć wolno, ale okej. Spróbujmy! Jest Batcha 2... O, to byłoby całkiem niezłe wsparcie. 28? No kurka, na prostym jadę. Co to jest? Jak to wolno jedzie. Nie no, 33, 34, dobra. Tam jest też Batchat. No rąbnięcie mamy za 440, więc to powinno... Batchat przeskoczył, no ja to już teraz nie mam wyjścia. Muszę dać mu... Muszę dać mu wsparcie. Jedzie Skorpion. Wola Boga. Patrzacik, jadę, już jadę. Mam nadzieję, że tu z boku, nie z lewej strony, teraz ktoś nie dupnie. Boga, nikogo nie ma. Także już będzie pomoc. Nikogo, no i super. Opa. Ale to był pierwszy strzał. Jest IKV. No i gramy na wieżę, tak czy nie? Gramy na wieżę, rzeczywiście można tu tą lufę opuścić, fantastyczna, ale patrzacie. No ale klepanie takich szóstek to... Kurczę. No tu nie mają wielkiej szansy. Patrzacik się schował. Gąsienica zerwana. No niestety, teraz może mnie ktoś przydybać tutaj. Tylko, że pierwsza bitwa na szóstkach to jest trochę Lipton. Ło kurka, a to co? Patrzcie. Gościu jak mnie sklepał, jeszcze magazyn amunicyjny rąbnął mi. Patrzcie. No szkurde, nie zauważyłem, że ten 12 te... Jeszcze T32 tu przyjechał. Ojej, jak to wolno na prawa idzie. Ło! Ulga. Dobra, dostał. Dobra, no ten Batchacik, on ich tu trochę dużo jest. Kurka, muszę naprawić amunicję, bo teraz to godzinę będę. No Batcha, cofnij się, proszę cię. Dobra, no tu mogę podingać się od nich prawdopodobnie. Okej. Tu mogę zagrać na wieżę. Aha. Nie chcę.
chcę podjeżdżać, bo mnie zdetrakują. O, szkurka, sam tu zostałem teraz. Nie fajnie, zaraz się wyleją na mnie, na 100%. Chociaż nasi zaczęli tam ich dziubać troszkę. Kurka, przebił! Gdzie on mnie przebił? Dolną płytę przebijają, dobra. Patrzcie, bez problemu. Gąsienica zerwana. I koniec. T-29 nie ma żadnego problemu z przebijaniem tego czołgu pociskiem przeciwpancernym. No niestety. Taka to była pierwsza bitwa. No trochę odbiłem. Rzeczywiście trochę się odbić udało, ale tu też za mała taka górka jest, żeby tą dolną płytę chować. Przebijali mnie w dolną, ale w górną też, zobaczcie. Nie wiem, czy to jest taki model, czy... No dobra, tak wyglądała pierwsza bitwa. Wrażenia. Czołg jest wolny, naprawdę jest wolny. Myślałem, że te 14 koni na tonę to troszeczkę pozwoli rozwinąć prędkość. To znaczy, chodzi mi o przyspieszenie, że momentalnie będę miał te 35 na godzinę. Okazuje się, że nie. Dziwne. Czy czułem się bezpiecznie w tym czołgu ze względu na pancerz? Na pewno nie. Oczywiście pech był taki, że ich tam, gdzie tam przy moście przyjechało, kurka, multum, kilku, natomiast... No bez problemu przebijałem. Gdybym tam był defenderem, to po prostu nic by mi nie zrobili, prawdopodobnie. To chyba zdajecie sobie sprawę. Defender w tej samej pozycji po prostu nic by hapsa nie stracił. Także bitwa jest prawdopodobnie przegrana. Niestety. No dobra, bitwa się zakończyła, moi drodzy, porażką. Zobaczmy, jakie tu w ogóle zarobki na takim czołgu. Wynik taki, Tiger 1, zobaczcie, jak pięknie zagrał. 3280 uszkodzeń. Super. Mniej więcej tak to wyglądało, że jedynie 4 czołgi z mojego teamu przekroczyły barierę 1000 uszkodzeń. Co ja zrobiłem? 2300. Jaki zarobek za to dostałem? 62 tysiące na koncie premium. Oczywiście tu żadnym goldem nie strzelałem, więc zarobek taki dobry jest. A smalec mam tam jeszcze 7 chyba tych smalców zostało, chlebków. Co mogę po pierwszej bitwie powiedzieć, co mi się rzuciło w oczy? Przede wszystkim, moi drodzy, myślałem, że czołg będzie bardziej zrywny przy tych 14 koniach na tonę. Niestety nie jest. Trzeba naprawdę jechać i jechać i jechać, żeby te 35 na godzinę na prostym terenie rozwinąć. Trochę mnie to wnerwia. Prędkość obrotu jest 44, myślałem, że to będzie bardzo odczuwalne. Na przykład w przypadku Super Pershinga jest to odczuwalne. On co prawda wolno jeździ, ale na boki się fajnie kręci. Tutaj tak jakoś słabo. Co do pancerza, to ja nie czuję, żebym miał jakiś pancerz super czołgu ciężkiego tutaj, naprawdę. Także gdyby był Defender, nawet IS-6 w tamtym miejscu, gdzie byłem, prawdopodobnie lepiej by sobie poradził. Ale zagrajmy jeszcze jedną bitwę. No bo to wyrzuciło na szóstki, no to dupa tam, szóstki, wiadomo, że są dosyć słabe. I tak zrobiłem tylko 2300. Zobaczmy, jak teraz wyrzuci i... No na dziesiątki niech wyrzuci, to zobaczymy, co ja na tych dziesiątkach. Na dziewiątki wywaliło. No na takiej mapce, że ja tu, kurka, tej płyty dolnej to nie schowam, absolutnie. No więc mamy top... przepraszam, nie top, mamy 5 dziewiątek i reszta... Jest normalnie. No jadę do miasta, no bo co ja tu mogę zrobić? Mamy parówkę po lewej stronie. Pojadę do miasta, flaga jest w mieście, może coś tam przyjedzie, aczkolwiek... Podejrzewam, że tutaj żaden czołg nie będzie miał problemu z przebiciem mnie. Naprawdę. Przypominam, że jeszcze ludzie nie wiedzą,
że dokładnie w tym miejscu jest 100 mm, prawda? Wystarczy, że trochę tam się skontujecie i każdy tu będzie walił już za tydzień. No dobra, no i teraz szybkość też jest ważna, żeby do tego miasta wjechać przed tym, jak się ustawią na torach. Uwaga. No nie, obrót jest fajny, tylko ten czołg to taka płaska kolubryna, ale zobaczcie jak do przodu, no 25, 26. Kurde. Z kim jadę? Jadę z Isem 6. Nie przebito pancerza. Dobra, tutaj teraz muszę zniknąć. Chłopaki się tak aż ustawili, ciekawie. Dobra, i jadę. No szkórka wodna, no! Gościu z Obeka przypieprzył. Coś czuję, że nie trafił w tego Isa 6. No dobra. Coś czuję, że oni tutaj większe siły będą mieli. Okienka są na szczęście zablokowane, bo jest flaga po środku. Nie wiem, czy tu na side scrapa w ogóle grać tym czołgiem. Czy tu będę miał strzał jakiś ciekawszy? No jedno, co mogę potwierdzić, to to, że ciągnie to działo. Już Centurion. Już. Jest Conqueror. Muszę się wycofać stąd. Jechałem w tą dróżkę. To cofanie też jest dosyć tragiczne. Pantera B44, proszę, barczat jedzie. Dobra, nasi ich przepychają, więc my tu jedynie mamy teraz zadanie nie zginąć. O kurka, co? Jak to nawet go nie za... Zaraz mnie zgwałcą. To będzie zaraz gwałt. Taki totalny. Wola Boga, więcej was tu nie było, co? Czy ja się dam radę wycofać jeszcze dalej, czy nie? Ale Isu mi przypieprzy. Ło, dignął się, nie wierzę! Może ty też się dingniesz, ty... Nie no, polska maszyna. Polska maszyna jak dinga, słuchajcie, co to jest? Chłopaki strzelają, zobaczcie gdzie, po wieży, po kadłubie. Teraz skleić! Taran! Uuu, kurka, wybronimy się tu? Ej, no tego to się nie spodziewałem. Wybroniliśmy się. Myślałem, że nas tutaj chłopaki się cofnęli. T-44, obiekt 263 i mi pomogli, no. To takiego czegoś to się nie spodziewałem. Słuchajcie, no, nie patrzcie na te dingi, zobaczcie, gdzie trafiali.
górna płyta, wieża. Jedynie coś tam, jakiś odprysk jest na dole, ale... No dobra, bitwę wygraliśmy. Przedziwne to było. Naprawdę, aż się odzwyczaiłem, że jak już zostaję na kilka czołgów, to odzwyczaiłem się od tego, że ktoś wróci i mi pomoże. Naprawdę, no to było... To było fantastyczne. Każdą osobę, która mi pomogła w tej bitwie, bardzo serdecznie pozdrawiam. Naprawdę, no... Aż mi się grać w WOTA zachciało. Bez kitu. Dobra, słuchajcie, 3211 obrażeń. Było to losowanie na dziewiątki. 5 dziewiątek było. Nie wiem, jakim cudem dingłem się od Conquerora dolnej płyty, chyba że nie trafiłem, no nie wiem. No i co można tutaj powiedzieć? No zarobek oczywiście od razu podskoczył dosyć znacznie. Bitwa jest wygrana i 3200 uszkodzeń dało 97800 zarobku. Gdybym miał tu odpalone coś, to plus 50%, no to bym troszeczkę miał, tak? Kurka wodna. Oczywiście koszty znikome, ponieważ goldem w ogóle nie strzelałem. Takie zresztą było założenie tego filmiku i takie jest założenie każdego... O, moi drodzy, był kurier, musiałem przerwać. Słuchajcie, muszę pochwalić. Sklep Redkun, tak to się chyba nazywa. Na Allegro wczoraj kupiłem aparacik na moją wyprawę. Pewnie ci, którzy streamy odwiedzają, to są w temacie. Wczoraj ten aparacik kupiłem po południu i przed chwilą przyniósł. Jest godzina, no nie chciałbym skłamać, ale pewnie z 10 rano następnego dnia. Jestem w głębokim szoku i no plusuję tutaj sklep Redkun. Mam nadzieję, że będzie aparat sprawny. Oczywiście. Niedługo będziecie mieli jego recenzję, bo wszystkie rzeczy, które na wyprawę biorę, będą zrecenzowane na kanale. Może to w czymś wam pomoże, a może nie. Dobra. Moi drodzy, zarobek całkiem przyzwoity. Na dingi, na to, że ja tutaj odbiłem 1230, nie patrzcie. No nie wiem, dlaczego te czołgi celowały mi gdzieś tutaj po wieży i po kadłubie. Dawno powinienem tam zginąć, także może jakaś osłona serp, jakieś coś wajchę przełożył i te pociski odchylały się. W Arkanum było coś takiego. Można było zrobić kapelusz odchylający pociski. Może tutaj też coś takiego było. W każdym razie grało się teraz równie średnio jak poprzednio, tylko gracze sprawili, że no, nie zginąłem. Cofnęli się troszeczkę, żeby mi pomóc. Co można powiedzieć? Nadal potwierdza się to, czołg jest wolny w jeździe takiej do przodu, do tyłu również. Natomiast obrót, jednak ten obrót jest dosyć fajny, choć to była mapka Ensk. Przypominam, że na Ensku jest ten najlepszy teren, prawda? Także dobra. To były pierwsze dwie bitwy. Na film oceniający czołg musicie poczekać, aż tych bitew zrobię z 50, może 20, 30. No po prostu chcę, żeby mnie wyrzuciło na dychy. Tutaj było losowanie na dziewiątki, ale tak naprawdę no raz się dingłem od te dziesiątki, drugi raz się dingłem od Conquerora. Nie wiem dlaczego, bo do licha ciężkiego mam tutaj 218 penetracji, to powinno przebić przynajmniej tego Conquerora w dolną płytę. Dobra, to tyle. Żegnam się z wami, moi drodzy, i do usłyszenia. Czy czołg będzie warty zakupu, to film się ukaże u mnie, nie wiem, za 2, 3, 4 dni, aż sobie nim po prostu pogram. Trzymajcie się.